To nie byle jaka ulica. Kiedyś nazywała się Słoneczna i była błotnistą dróżką wśród pól. Teraz nosi imię księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jako jedyna w Łomży na połówce kilometra gromadzi tak wiele różnorodności. Jest też jedyną, która ma swoje imieniny. Był to bardzo specjalny dzień rozpoczęty mszą w intencji ulicy, tych, którzy tu mieszkają, pracują, czy choćby przychodzą. Jednym z najważniejszych czynników decydujących o niezwykłości tej ulicy i tego święta jest osoba patrona. To jest kolejna edycja już imienin. Cieszymy się, że coraz więcej jest zainteresowania, bo wiadomo, jak coś początkowego jest, nie, no to tak niechętnie podejmujemy, co to będzie. Dzisiaj jednak widzimy, że ta ulica, którą najstarsi pamiętają, była dość w takim stanie opłakanym. Zmieniła odrobinę oblicza podczas pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Łomży, kiedy nadano jej też trochę odświętny charakter, ale kiedy powstawały nowe bloki, teraz nowe mieszkania w miejsce tych starych zabudowań, ta ulica staje się bardzo piękna, a tym bardziej nie chodzi tylko o estetykę, bo estetyka myślę, że wynika z imienia, które ta ulica nosi, księdza kardynała Wyszyńskiego. Stąd więc właśnie każdy rok to jest taka nowa inwencja i nowe inicjatywy, jak ożywić to, ażeby wszyscy mieszkańcy ulicy, ale także i przedsiębiorcy, i pracownicy w różnych instytucjach, zakładach usługowych, także zobaczyli, że można realizować swoje życie, korzystając z inicjatyw, z przesłania prymasa tysiąclecia. Ale również, skoro jest imię, to żeby nie tylko zamykać, że to jest takie imię ulicy, ale ucząc się tego przesłania, taka myśl zrodziła się również, żeby przy każdym numerze tabliczki przy domu, czy to bloku, czy instytucji usługowej, pojawiła się tablica, nie wiem jeszcze jaka, ale z myślą prymasa tysiąclecia, to myśli społeczne, bo przede wszystkim jako społecznik i nauczania społecznego przekazywał nam bardzo wiele myśli, jak budować społeczeństwo, jak ono może być silne, zintegrowane, odpowiedzialne, żeby po prostu budować małe ojczyzny. I myślę, że na tych tabliczkach to komitet jakiś organizacyjny będzie nad tym myślał. Jeżeli po prostu mieszkańcy naszej zarządzający osiedlem, nie, bo to też spółdzielnie mieszkaniowe, w tym, jeżeli poprą taką inicjatywę, to myślę, że takie myśli nauczania społecznego prymasa pojawią się, a każdy, kto będzie wchodził na tę ulicę, to będzie wiedział, że czegoś się uczy, nie? Żeby edukować, a przez edukację wychowywać i konkretnie nabierać postawy właściwe dla Polaka, o którego imię to samo zabiegał prymas. Wśród głównych inicjatorów świętowania imienin ulicy jest Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana oraz Łomżyńskie Centrum Medyczne. Jesteśmy w tej chwili na ulicy kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego dzisiaj obchodzimy imieniny, ponieważ wczoraj było Stefana i w związku z tym te imieniny rozciągają się też na całą ulicę, której patronem jest właśnie ten wielki człowiek, mąż stanu, prymas. To spotkanie ma charakter taki z jednej strony duchowy, ponieważ była msza święta, modliliśmy się o beatyfikację prymasa, było wystąpienie pani Czalcińskiej Instytutu Prymasowskiego, która opowiadała o aktualności myśli prymasa, jak też jest teraz taka część integracyjna, która rozpoczęła się otwarciem wystawy tutaj pana Gabora Lorniczego w Łomżyńskim Centrum Medycznym i w tej chwili słyszymy, docierają do nas głosy części muzycznej, jest pierwsza część tego spotkania muzycznego, potem jeszcze będzie kapela kurpiowska, będzie prowadzenie ranowego zespołu łomżyńskiego też, Otwarte Serca, jak również będzie taka dyskusja, burza mózgów, jak uczynić i co zrobić, żeby ta ulica była jedną z ładniejszych wizytówek miasta, ponieważ ona znajduje się w centralnej części miasta, jest wprawdzie krótka, bo ma pół kilometra, ale znajduje się na niej mnóstwo zakładów usługowych, sklepów, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, znajdują się również miejsca rekreacji, takie jak basen i to miejsce jest takie specyficzne. Drugiej takiej ulicy w Łomży nie znajdziemy, prawda? Także mam nadzieję, że z czasem nie tylko będą przybywały nam ładne chodniki, które już teraz się zmieniły co nieco, tak? Ale też to
to będzie ulica częściej odwiedzana przez Łomżyniaków, tak w związku z tym, że również sąsiaduje z parkiem papieża pielgrzyma Jana Pawła II. To jest takie miejsce również rekreacji dla Łomżyniaków i mam nadzieję, że ta ulica z czasem dzięki wspólnemu wysiłkowi stanie się jedną z ładniejszych wizytówek tego miasta. Bawimy się od samej organizacji, podchodzimy do wszystko profesjonalnie, ale z radością, z otwartym sercem i to wtedy tak nie męczy. Zresztą jak widzę uśmiechniętych ludzi i to, że na drugim naszym spotkaniu jest ich coraz więcej, jak wiele jest tutaj aktywności, szczególnie młodych ludzi, no to po prostu nie można czuć żadnego zmęczenia i to jest największa zabawa dla mnie, kiedy widzę szczęśliwych ludzi. Inicjatywa aktywnych i pomysłowych ludzi z ulicy Wyszyńskiego inspiruje. Są różne elementy, które mogą budować, prawda, te małe nasze wspólnoty. I uważam, że ta inicjatywa imienin ulicy księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego jest jakby dwojako niezwykle atrakcyjna. Po pierwsze, z racji patrona tej ulicy, jakby i tej myśli, którą przekazywał nam Polakom, a z drugiej strony jest to niezwykle atrakcyjne, ponieważ włączyło się wiele środowisk we wspólne, drugie już świętowanie imienin. Ja myślę, że to jest piękna okazja, by mieszkańcy spotkali się, by te firmy, które funkcjonują tutaj wokoło, mogły bardzo ładnie pokazać swoje oferty, ale przede wszystkim właśnie budować poczucie wspólnoty, wspólnego bycia, pokazywania swoich możliwości, swoich umiejętności, co mamy okazję obserwować, ale też zwyczajnie wspólnie ze sobą pobyć. I z tych małych wspólnot, takich wspólnot wokół ulicy, dzisiaj księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, ale myślę, że to jest taka inicjatywa, która może uda się mieszkańców Łomży zarazić. Budujemy tą wielką wspólnotę, jaką jest nasze miasto. I dlatego też uważam to za bardzo atrakcyjną propozycję. Świętowanie, wspólne, ciekawe spędzanie czasu ma walor nie tylko zabawowy. Jest także ważne dla zdrowia. W Centrum Medycznym w Łomży staramy się do kwestii zdrowia podchodzić bardziej holistycznie, bardziej kompleksowo. Używamy definicji zdrowia, która jest używana przez Światową Organizację Zdrowia, która mówi, że zdrowie to nie tylko brak choroby czy inwalidztwa, ale zdrowie to pełen dobrostan fizyczny, psychiczny, jak i umysłowy, a również dobre interakcje społeczne. Dlatego dzisiaj w centrum nie koncentrujemy się na świadczeniach zdrowotnych, tylko właśnie na aspekcie społecznym i psychicznym zdrowia. Dlatego spotykamy się w gronie przyjaciół, tak jak dzisiaj nazwa wystawy wskazuje. Dlatego też staramy się umożliwić naszym pacjentom kontakt z sztuką, umożliwić kontakt z muzyką, która dzisiaj również będzie. I dlatego liczymy, że to pomoże naszym pacjentom utrzymać zdrowie i również dobre samopoczucie, zgodnie z takim terminem dzisiaj bardzo modny w Europie, well-being, czyli właśnie czuć się dobrze. I możemy dzisiaj czuć się dobrze w gronie przyjaciół, słysząc miłą muzykę i również oglądając świetne obrazy. W centrum uwagi organizatorów i uczestników drugiej edycji Święta Ulicy księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego była oczywiście postać patrona. Drugim, głównym wątkiem było odkrywanie talentów. W pewnym zakresie było to odkrywanie nowych talentów tak uznanych mistrzów jak fotografik Gabor Lorinczy. Dla mnie nie jest to trudne, dlatego że ja czuję tą fotografię i wiem, w którym momencie nacisnąć migawkę. Tak mi się wydaje. To jest w gestii talentu, ale to prawda, że mam trochę szczęścia. Na przykład ta fotografia z tyłu, nie wiedziałem, że ona będzie wybrana, bo szczerze mówiąc nie ja wybierałem tutaj zdjęcia, a wybierała komisja pod przewodnictwem pana Waldemara Pędzińskiego, jurorzy. I nie byłem pewny, jakie zdjęcia będą. I się okazało, że oni wybrali, i to mi się bardzo właśnie ciekawiło i podobało, że oni wybrali takie zdjęcia, które ja bym prawdopodobnie też wybrał. Więc ja to nazywam tak zwanym reportażem socjologicznym. Czyli to musi żyć, to musi być zatrzymane w kadrze, może tak powiem. Moment, który już nie można ani sekundę później, ani sekundę wcześniej tego zrobić, zdjęcia. Także wydaje mi się, że tutaj w tym miejscu akurat 13 czerwiec zeszłego roku, kiedy to odbyła się ta uroczystość tutaj, jest oddana w tych zdjęciach. Tak mi się wydaje. A to jest bardzo ważne, bo te zdjęcia zostają dla potomności. One tu będą wisiały
nie tu, ale w różnych miejscach, 18 zdjęć. I jak ktoś za ileś tam lat przybędzie tutaj i obejrzy te zdjęcia, powie, ach, tak to wyglądało w 2015 roku. No i będzie, zapytają, a kto to robił takie te zdjęcia? A pan Pędziński powie, Gabor Loryńczy, a skąd on był? Takie nazwisko. A, to on był z Siedmiogrodu. A, i zacznie się historia. Ja przy okazji tylko jeszcze dodam, że staram się wręczyć jeszcze album Łomża tutaj dla tej centrum, bo wydaje mi się, że to centrum medyczne jest bardzo związane z Łomżą. I jeszcze jedna puenta tylko. Ja uważam, że na takich centrach medycznych, na takich przyjaznych zlotach przyjaciół może być przyszłość Polski, jeżeli chodzi o społeczność obywatelską. Czyli od tych ludzi, którzy się pięknie różnią, ale są przyjaciółmi, może być kiedyś Polska silna i mocna, jeszcze mocniejsza jak dzisiaj. Ale było także odkrywanie talentów najmłodszych. Na scenie w ogrodzie Łomżyńskiego Centrum Medycznego z entuzjazmem prezentowali się liczący po kilka lub kilkanaście lat wokaliści i instrumentaliści z korzennych warsztatów muzyki prowadzonych przez Annę Kaptur i Przemysława Starachowskiego. Jestem z zespołu Korzenny Warsztat Muzyki, uczy mnie pani Anna Kaptur. Oni zaczynają tak jakby od korzeni muzyki, starają się nam przekazać jak najwięcej informacji. Staram się rozgrać głos, ale nie miałam stresa dzisiaj. Chociaż jak jest jeszcze więcej ludzi, jest gorzej. Ale jeśli jest się pewnym tego, że się potrafi, to nie ma takiego stresa. Mam na imię Błażej i gram na perkusji i śpiewam i bardzo interesuję się plastyką. Pomaga nam pani Ania Kaptur i pan Przemek Starachowski. Tego rodzaju inicjatywy doceniają fachowcy. No jest sporo młodzieży, która jest bardzo uzdolniona. Może nie wszyscy potrafią ją wyłapać, ale tej młodzieży jest coraz więcej. Jestem bardzo zadowolony, że taka grupa właśnie małych dzieci, która będzie przyszłością kiedyś, myślę, muzyczną Łomży, potrafi w ten sposób bawić ludzi i sami się bawić przy tym, bo to trzeba powiedzieć, że dla nich jest też zabawa, a przy tym jest to niezły poziom, trzeba powiedzieć. Takie wydarzenia są najlepszą możliwością integracji ludzi przede wszystkim, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy się dzisiaj spotykali na takich imprezach, bo każdy z nas jest zaganiany, każdy żyje swoją pracą. A mniej się właśnie te towarzyskie imprezy gdzieś mniej wchodzą do życia naszego, giną gdzieś. Dlatego takie bardzo cenię sobie takie spotkania w gronie przyjaciół i jestem zadowolony, że zostałem tu zaproszony. Podziękowaniem za wysiłek wykonawców była wizyta w gabinecie prezesa Łomżyńskiego Centrum Medycznego Waldemara Pędzińskiego i prezenty niespodzianki. Imieniny ulicy kardynała Stefana Wyszyńskiego stopniowo zdobywają sobie sympatyków. Tych, którzy już posmakowali zabawy w miłym towarzystwie, dodatkowo zachęcać do świętowania nie trzeba. Bardzo doceniamy naszego sąsiada, centrum medyczne. Życzymy im wszystkiego, co najlepsze. Cóż więcej powiedzieć? Jesteśmy z ulicy Wyszyńskiego. Liczymy na więcej. Doceniamy to, że jest odkrywanie nowych talentów. Mamy też dzieci. Od razu patrzymy, że też będą grały na perkusji, jest w nich chęć. Jestem bardzo bliskim sąsiadem, bo Muniuszki to jest dosłownie graniczy z ulicą Wyszyńskiego. No, bardzo dużo się zmienia na duży plus, bo od samego początku, kiedy się sprowadziłem do Łomży, była taką zarośniętą ulicą, taką dziką, wręcz po prostu no,
przemieszczającą się na skośki, czyli na skróty się chodzi o tą ulicą. W tej chwili jest dużą ulicą, bardzo rozwojową, dużo powstaje domów, budynków, nie tylko i przechodnie, i apteki są, i sklepy, a zarazem jest tutaj Semica z Krystiana, jako środek spotkania się ludzi młodych na spotkania. Bardzo dobrze, że jest w ogóle takie imprezy powinny być i one właśnie przypominają nie tylko ulicę, ale samego właśnie imiennika z Wyszyńskiego. Także warto, żeby takie imprezy powstały, były i żeby częściej były po prostu. No. Bawię się tam bardzo doskonale, spotykam swoich znajomych, sąsiadów i tej ulicy Wyszyńskiego, i ulicy Moniuszki, i z tej części osiedla. Także chwała organizatorom, niech część organizują, żeby one były. Także bardzo mi było być tutaj na właśnie takim imprezie. Organizatorzy nie zamierzają spocząć na laurach dwóch edycji i poszukują nowych pomysłów. Dlatego po pokrzepiającej grochówce zaprosili gości do debaty o marzeniach. Dowiedzieli się przy tym, że inicjatywa imienin ulicy także stała się inspiracją. Zastępca prezydenta Łomży Agnieszka Muzyk zapowiada przeniesienie pomysłu na inne ulice miasta, na przykład na swoją Konstytucji 3 maja. Przedstawiciel Civitas Christiana z Białegostoku chce rozszerzyć świętowanie na swoje miasto i na Augustów. Iwona Czarcińska z Instytutu Prymasowskiego sugeruje więcej propozycji dla rodzin. Ksiądz prałat Jerzy Abramowicz chętnie zaprosiłby na łomżyński szlak kardynała Stefana Wyszyńskiego. Nowy pomysł znalazł także dobry duch całego przedsięwzięcia. Waldemar Pędziński. Myślę, że dzień dzisiejszy to jest właśnie moment, kiedy się wiele pomysłów budzi. Dzisiaj na mszy świętej usłyszałem z ust księdza prałata bardzo ciekawy pomysł, aż żałuję, że sam na niego nie wpadłem. Myśli kardynała Wyszyńskiego powinny być nam znane, być może w jakiś sposób wyeksponowane na naszej ulicy. Trzeba teraz popatrzeć, jak to zrobić architektonicznie, projektowo, żeby ładnie wkomponować te myśle w naszą ulicę i żeby ludzie przechodzący przez naszą ulicę zastanowili się nad każdą myślą. A są one piękne, głębokie i tak naprawdę przyszłościowe, chociaż przecież powstały dosyć dawno. Pomysły budzą się niesamowicie. Jeden z dyrektorów banku, który nie mógł dzisiaj przyjść, wczoraj do mnie zadzwonił i mówi: słuchaj Waldemar, ja bym się włączył. Ja mówię: słuchaj, ty jesteś w banku, to naucz młodych ludzi, co to są kredyty, czym one grożą, jak je wykorzystywać. A on mówi: słuchaj, to trzeba w przyszłym roku taką szkółkę zrobić dla młodych ludzi, a potem właśnie na święcie ulicy zrobić konkurs z wiedzy na temat kredytu. No wspaniały pomysł, prawda? On do mnie trafił, ja go natychmiast kupiłem. Dopilnujemy, żeby w przyszłym roku odbyła się Akademia Młodego Bankowca, a następnie na przykład jakiś quiz na temat właśnie wiedzy o kredytach. Jak tak wyedukujemy społeczeństwo, to na pewno nie wezmą złego kredytu. Z uśmiechem, rozkołysani muzyką młodziutkich wykonawców, a także nowego zespołu Otwarte Serca i Kurpiowskiej Karpeli, przy pysznej grochówce i krystalicznej wodzie zapewnionej przez MPWiK na sportowo na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a przede wszystkim wspólnie świętowali uczestnicy zorganizowanych po raz drugi imienin ulicy księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Zapowiadają, że to nie koniec, bo ta niezwykła ulica ma jeszcze wiele do zaproponowania. Thank you.